które wybierzesz. Miniaturowe masło orzechowe czy wielkie czekoladowe słodycze. A może napijesz się gigantycznego Nesquika z małym batonikiem Snickers? Zobacz w naszym nowym filmiku, jak zrobić mniejsze lub większe wersje swoich ulubionych słodyczy. Gdzie małe wróżki robią zakupy? Oczywiście w naszym supermarkecie XS, bo sprzedają tu tylko miniaturowe produkty spożywcze. Co może być lepszego niż piknik w parku? Zwłaszcza, gdy masz takie przekąski jak ulubione masło orzechowe. Ale moja przyjaciółka nie chce się dzielić. Ona wie, że mogę zjeść cały słoik za jednym posiedzeniem. Osobiście przygotowała dla mnie mini słoik masła orzechowego. Przymocuj małą zadrukowaną etykietę masła orzechowego do maleńkiego dekoracyjnego słoiczka. Użyj strzykawki, aby napełnić słoik prawdziwym masłem orzechowym. Pomaluj zakrętkę farbą akrylową. Ten słoik z masłem orzechowym jest taki tyci. Zastanawiam się, jak mogę je zjeść. Nawet mój mały palec tu nie wejdzie. Ale moja przyjaciółka znajduje rozwiązanie tego problemu. Pomoże mi wykałaczka. Ta mini porcja wystarczy na małego tosta. Mamy Nesquika dowolnej wielkości, aby zadowolić wszystkich. Od wersji mini do gigantycznej. Wydrukuj małe opakowanie Nesquika i zakryj je przezroczystą taśmą. Złóż karton. Napełnij go zwykłym proszkiem Nesquik. Przymocuj opakowanie. Świetnie, wypróbujmy go. Ja dostaję wersję mini. Jadzia dostaje zwyczajną paczkę, a młoda dostaje największego Nesquika. Chodź, zróbmy napój. Wymieszaj kakao, cukier puder i gęstą śmietanę w proszku lub mleko w proszku. Przykryj folią jedną stronę dużego kawałka żółtego papieru. Przymocuj powiększoną etykietę Nesquik do tylnej strony. Złóż papier, aby uzyskać folię. Sklej klejem na gorąco. Umieść kakao w mieszaninie. Sklej krawędzie. Napój jest gotowy. Ale z jakiegoś powodu młoda dostaje najmniejszy kubek. To bardzo podejrzane, bo ja miałam największego Nesquika. Ci dorośli znowu oszukują. Ich napoje muszą być smaczniejsze niż moje. Szybko, zamieńmy je. Wybiorę teraz najsmaczniejszego Nesquika. Oczywiście, ten w największym kubku jest najfajniejszy. A dorośli mogą dzielić się resztą tak, jak chcą. Basia nie chce się dzielić swoimi cukierkami do rzucia. Mam na nią oko, ale ona po prostu cały czas niedbale podrzuca paczkę w powietrze. No dalej, rozpakuj to szybciej. Ale cukierkowy raj nagle upuszcza nieoczekiwany prezent prosto w jej ręce. A zwykły Starburst zmienia się w olbrzymiego. Rozpuść cukierki do rzucia w kuchence mikrofalowej. Dodaj barwnik spożywczy. I wymieszaj gęstą mieszankę. Włóż do kwadratowej foremki. Nałóż wosk pszczeli na wnętrze dużego zadrukowanego opakowania cukierków. Włóż utwardzone cukierki i złóż opakowanie. Zrób kilka dużych cukierków. Złóż je w pary i zawiń je w duży kawałek czerwonego papieru. Sklej opakowanie, złóż boki i załóż dużą wydrukowaną etykietę. Te cukierki są ogromne. Przybiegłam, żeby pomóc przyjaciółce. Basia sama nie poradzi sobie z tym łakociem. Otwieramy paczkę. Tego Starbursta można żuć bez końca. Nie ma końca, tak jak kosmos. I jest bardzo smaczny. Basia może wziąć udział w konkursie balonów. Jest najlepsza, jeśli chodzi o rzucie gumy balonowej. Więc zawsze ma gumę balonową pod ręką. Ale ona wyjmuje dla mnie wersję budżetową. To Huba Buba w maleńkiej paczce. Natnij małą, pustą gumową kulkę na pół, ale pamiętaj, by jej nie przeciąć do końca. I pokryj różową farbą akrylową. Przetnij małą etykietę Huba Buba na pół i przymocuj po obu stronach pojemnika.
odetnij kawałek prawdziwej gumowej taśmy i przetnij na pół. Zwiń go, włóż rolkę do pojemniczka. Patrzę ze zdumieniem na moją małą gumę do rzucia. Jest prawdziwa. Teraz moja kumpelka i ja możemy rywalizować o zrobienie największego balonu. Niestety mój mini balon nie zasługuje na podium. Cukierki Reese's są bardzo smaczne, ale bardzo małe. Tylko kilka ugryzień i już nie ma słodkości. Nie możemy odpowiednio skosztować czekoladowych cukierków. Ale łakociowe bóstwa słyszą nasze modlitwy. Dają nam gigantycznego Reese's. Przykryj spód blachy do pieczenia papierem pergaminowym. Pokryj krawędzie olejem roślinnym. Roztop czekoladowe płatki w kąpieli wodnej. Wlej masę na blachę do pieczenia pokrywając ściany. Niech stwardnieje. Pokrusz krakersy, które będą nadzieniem. Wymieszaj cukier puder, pokruszone krakersy i masło orzechowe. Dodaj roztopione masło. Połącz składniki. Umieść nadzienie na utwardzonej czekoladzie. Rozprowadź równo i przykryj ją roztopioną czekoladą na wierzchu. Umieść w lodówce, by stwardniało. Przymocuj dużą etykietę Reese's do dużego pomarańczowego kawałka papieru. Zaklej opakowanie. Użyj brązowego papieru i blachy do pieczenia do stworzenia kubeczka cukierków. Odetnij nadmiar. Wkładamy dużą czekoladkę do papierowego kubka. Włóż całość do opakowania. I sklej otwór. Przytnij krawędzie, aby zrobić zygzak. O, jest piękny! Jemy to serdecznie. Pycha! Ale wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Nie ma znaczenia, jak gigantyczny jest łakoć i tak sobie poradzimy. Uwielbiamy Snickersy. Właśnie tego potrzebujemy. Jest wielki, więc podziel się nim ze swoją kumpelką. Potnij krówkę na pół. Ukształtuj identyczne połówki. Posiekaj obrane smażone orzeszki ziemne. Wciśnij kawałki orzecha do cukierków. Połóż na to kawałek nugatu. Odetnij nadmiar. Roztop ciemną czekoladę w kuchence mikrofalowej. Włóż do woreczka strunowego. Odetnij róg i przykryj mini batony roztopione czekoladą. Niech stwardnieje! Narysuj wzór czekoladowy na wierzchu batoników. Przykryj mini opakowanie przezroczystą taśmą i sklej dwustronną taśmą. Złóż mini batoniki. Zaklej i przetnij krawędzie opakowania. Rozerwiemy Super Snickersa. O, co to takiego? To mini batonik. Czy topi się od gorącego słońca? Ale to nie powstrzyma Basi. Jest takim łakomczuchem, że jest gotowa zjeść mini Snickersa nawet z opakowaniem. Basia wie, jak bardzo kocham makaroniki. To dlatego przyniosła mi całe pudełko. Teraz sobie je zjem. Ojej, wnętrze wygląda zupełnie inaczej niż na zewnątrz. Wygląda na to, że dostarczono niewłaściwy rozmiar makaroników. Posyp deskę skrobią i rozwałkuj pastelową pastę cukrową. Wytnij kółka za pomocą małej foremki. Roztop czekoladowe płatki w kąpieli wodnej. I przymocuj gorącą czekoladą dwa koła tego samego koloru. Niech mini makaroniki stwardnieją w lodówce. Chociaż małe makaroniki dla dzieci są bardzo smaczne. Basia uważa, że to rzadki przysmak i dlatego rozmiar jest taki mały. Wygląda na to, że tak wygląda gastronomia molekularna. Niebieska oczka jest prawdziwym magikiem. Ona sprawia, że zwykłe owocowe tiktaki kurczą się za jednym ruchem ręki. Jak ona to zrobiła? Przymocuj wydrukowaną etykietę mini tiktaków do pustego prostokątnego pojemnika z brokatem. Użyj dwustronnej taśmy. Przetnij go na zatyczce w pobliżu łączenia. Umieść kolorowe posypki zamiast zwykłych miętowych tiktaków. To dość proste. Wielki magik po prostu dołącza mini pakiet do wielkiego tiktaka.
Potem zmienia pojemniki tak, żeby nikt tego nie zauważył. Czy magia zadziałała? Basia uważa, że jej przyjaciółka jest prawdziwą czarodziejką. Tylko upewnij się, że prawdziwy TikTok nie zostanie zmiażdżony podczas bitwy na poduszki. Podobały Ci się nasze dziwne pomysły na słodycze? Napisz w komentarzu, które cukierki podobały Ci się najbardziej. Miniaturowe czy olbrzymie wersje? I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych fajnych pomysłów od Trum Trum.